Wspólny apel władz miasta i zielonogórskich radnych do polityków Prawa i Sprawiedliwości o nieprzenoszenie Izby Administracji Skarbowej z Zielonej Góry do Gorzowa. To efekt nadzwyczajnej sesji Rady Miasta zwołanej z myślą o obronie 200 miejsc pracy w zielonogórskiej instytucji skarbowej. Do premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej, a dotycząc sprawy przeniesienia siedziby... Przypomnijmy, wiadomość o przenosinach Izby gruchnęła w ubiegłym tygodniu. Zaskoczeni nią pracownicy instytucji tłumnie zjawili się w zielonogórskim ratuszu, prosząc prezydenta i radnych o wsparcie. Jak mówi radny Paweł Wysocki, głosowanie nad apelem w tej sprawie to obowiązek zielonogórskich rajców. Tak naprawdę my dzisiaj jako Rada Miasta przyjmujemy apel do rządu, do ministra, aby tej Izby nie przenosić. To nie jest nic wiążącego, ale mamy nadzieję, że ten głos będzie słyszalny w Warszawie. Podobnie do kwestii apelu podchodzi radny Robert Sapa, który podkreślając wymiar apelu zwracał też uwagę na inny ważny aspekt, mianowicie na kwestię ewentualnych zakusów na przyszłość, dotyczących także innych instytucji zlokalizowanych w Zielonej Górze. W tej materii wszyscy radni powinni zająć jedno stanowisko i raz na zawsze rozwiązać ten problem, żeby takich prób w zależności od zmiany władzy czy chęci obu stron nigdy nie było. Od poparcia apelu w zaproponowanej przez prezydenta formie wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości. W treści, którą zaproponował prezydent Kubicki, nie chodzi wcale o to, żeby Izba pozostała w Zielonej Górze, tylko po to, żeby wywołać kolejny konflikt zielonogórsko-gorzowski. Teraz wszystko w rękach najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, to bowiem od urzędników w Warszawie zależy, czy Izba Administracji Skarbowej będzie przeniesiona, czy też pozostanie w Zielonej Górze.